Michał Nowak, zapraszam na sport. Radomiak zagra z GKS-em Tychy o awans do trzeciej rundy Pucharu Polski. Na placu boju pozostały 32 drużyny. Radomiak grał już w tym sezonie z GKS Tychy na inaugurację rozgrywek pierwszej ligi. W debiucie na tym poziomie zawodów Zieloni pokonali Tyszan 2-1. Gole dla Radomiaka strzelili Damian Nowak i Mike Karwot. W pucharowym meczu podopieczni Dariusza Banasika będą faworytami. Zespół GKS-u to typowy ligowy średniak, który obecnie zajmuje 8 miejsce, ale do Radomiaka traci zaledwie 3 punkty. Jednak ważną rolę odegrają zapewne kibice. Zieloni są szczególnie groźni przed własną publicznością. Spotkania 1/16 finału Pucharu Polski odbędą się w dniach 29, 30 lub 31 października. W 10. kolejce spotkań trzeciej ligi Broń wreszcie zagra w Radomiu. Rywalem będzie Sokół Aleksandrów Łódzki. Po raz ostatni Broń grała na stadionie przy ulicy Narutowicza w niedzielę 18 sierpnia. Radomianie pokonali wtedy Lechię Tomaszów Mazowiecki 2-1 i zostało to uznane za niespodziankę. Późniejsze wyniki pokazały jednak, że Broń i Lechia prezentują w tym sezonie podobny poziom. Zespół z Tomaszowa Mazowieckiego zajmuje niższe miejsce od Radomian. W niedzielę podopieczni Dariusza Różańskiego podejmą Sokoła, który zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Drużyna z Aleksandrowa Łódzkiego, podobnie jak w poprzednim sezonie, marzy o awansie. Spotkanie Broń-Sokół rozpocznie się w niedzielę o godzinie 16. Pierwsze drużyny Radomiaka i Broni dzielą dwie klasy różnicy, ale w zmaganiach młodzików wspomniane kluby rywalizują w tej samej lidze. To derby Radomia w kategorii chłopców z rocznika 2007. Broń jest liderem pierwszej ligi radomskiej. Młodzicy Zielonych też są w ścisłej czołówce. Wszyscy spodziewali się zaciętej walki i rzeczywiście od początku spotkania kibice oglądali emocjonujące widowisko. Broń zdobyła prowadzenie po strzale Filipa Bondarczuka, natomiast Radomiak wyrównał po trafieniu samobójczym. Potem Filip zdobył drugą bramkę dla Broni. Radomiak odpowiedział golem Iliana Gregorka. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2. Trenerami Broni są Wojciech Banaczek i Marek Zakrzewski, a szkoleniowcem młodzików Radomiaka jest Emil Markiewicz. W niedzielę Cerat Enea Czarni Radom zagrają towarzysko ze Ślepskiem Suwałki. Mecz odbędzie się w Kobyłce w sali miejscowej publicznej szkoły podstawowej nr 3. Początek o godzinie 16. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.